Dzień dobry, opromieniony uśmiechem od ucha do ucha, po sukcesach w Lublinie i gminach okolicznych przybył do nas Ajatollah PiSu, Przemysław Czarnek. Jak tu się nie uśmiechać, szanowni państwo, dziękuję bardzo, dzień dobry. A teraz zaczniemy od czegoś, gdzie uśmiech jest wskazany, bo to była bardzo szanowana postać, ale sytuacja jest nieprzesadnie dowcipna. Jadwiga Staniszkis zmarła. Moja pani profesor, więc mnie to jakoś też osobiście poruszyło, ale przede wszystkim dla bardzo wielu ludzi wzór takiej niezależności intelektualnej. Dobrze pan redaktor powiedział, pani profesor, tak powinna wyglądać pani profesor, ta z takim autorytetem powinny być profesorowie w Polsce. Niestety nie wszyscy są, natomiast pani profesor Jadwiga Staniszkis z świętej pamięci właśnie taka była. Można się było z nią nie zgadzać, nawet fundamentalnie, ale nie można jej było nie wysłuchać. Mówiła to z taką pasją i z pełną szczerością, że rzeczywiście to była pani profesor. Przyszły czwartek, pogrzeb w kościele w Podkowie Leśnej. Wiem, co mnie jakoś tak, no może jestem małostkowy, ale mnie jakoś tak dotknęło, że prezydent i premier, którzy nie szczędzą sobie złośliwości na Twitterze i piszą o wszystkich głupotach, jakoś o tym nie napomknęli. Orderu Orła Białego również Jadwiga Staniszkis za życie nie dostała. No cóż. Pewnie szkoda, ale to proszę z panem prezydentem. Tak, tak, i z panem premierem, którzy sobie złośliwości nie szczędzą, a jak raz mogliby się zachować, to jakoś ich nie ma. Ale teraz porozmawiajmy o polityce, jeśli pan pozwoli. Pan premier Piotr Gliński, widziałem ładny wpis, zdaje się. To bardzo miło z jego strony. Panie pośle, pogratuluję pan rządowi Donalda Tuska. 27 miliardów złotych z KPO to największy przelew z Unii w historii polskiego uczestnictwa w tej zacnej instytucji. Wyjątkowo nieuczciwi oszuści z Brukseli w końcu jednak zwrócili Polakom pieniądze, które niezgodnie z prawem przetrzymywali 2 lata. 27 miliardów to jest tam coś koło 4-6 miliardów euro, tak? Coś takiego. Wiecie państwo, naprawdę setki miliardów złotych wstrzymywane przez Brukselę z niczego, bo co takiego się wydarzyło przez ostatnie 100 dni, że nagle odblokowała Bruksela pieniądze? Bo Tusk jest uwadze? Jaka to jest zmiana prawa? Zamachy na prokuraturę krajową? Zamachy na posłów? I teraz tu jest prawo. Tłumaczyła to pani. Wyjątkowi oszuści z Brukseli, oddajcie nam natychmiast wszystkie pieniądze. Okej, okay. Nam PiSowi. Nie, nam Polakom. Tłumaczyła to pani minister Pełczyńska-Nałęcz, która mówiła, że po pierwsze część prawa już jakoś jest zmieniana, a po drugie oni jak widzą... Jak jakoś jest zmieniana? Widzą, no jest w trakcie. No, a po drugie... No jest w tym... Pigułka dzień po, to jest ta zmiana prawa? Nie, tak, prawda? Są inne. Finansowanie in vitro, a może aborcja? Ale czy pan pozwoli, że ja zacytuję mniej więcej, albo przynajmniej opowiem, co mówiła pani minister Pełczyńska-Nałęcz? Nie ja to mówię, proszę na mnie nie napadać. Pani minister Pełczyńska-Nałęcz tłumaczy, że to są zmiany, które Unia Europejska docenia i widzi, że ta ekipa nie będzie na przykład napadała na sądy, napadała na wymiar sprawiedliwości, stąd odblokowanie tych pieniędzy. Kropka. To ja pani minister powiem, że ta ekipa napadła na niezależne media publiczne, niezgodnie z prawem na podstawie uchwały, napadła na prokuraturę krajową, niezgodnie z prawem, usuwając, w zasadzie nie usunęła, tylko jest prokurator krajowy Barski i jakiś ktoś, który piastuje jego funkcję niezgodnie z prawem. Więc gdzie tu jest zmiana w kierunku praworządności? To jest zmiana w kierunku niepraworządności. Wyjątkowo polityczne zagranie, tylko po to, żeby Tuska do władzy jakoś przepchnąć. Oszuści z Brukseli nagle teraz oszuści 27 miliardów złotych. No dobra, ale te pieniądze ale 680 miliardów złotych w budżecie. Bardzo dobrze, że te pieniądze wpłynęły. Mam nadzieję, że uda się je wszystkie wykorzystać. Dobrze, czyli bardzo dobrze, że te pieniądze wpłynęły. Oczywiście, że tak. Dla Polaków zawsze jest bardzo dobrze, jak pieniądze wpływają. Tylko pytanie, dlaczego były blokowane? Również przez Tuska, bo to on blokował i mówił, że natychmiast po wygranych wyborach je odblokuje. Blokowany przez tyle czasu. Teraz się nie da wykorzystać w pełni KPO, tak jakby się dało, gdyby Bruksela niezgodnie z prawem ich nie blokowała. 7:07, Przemysław Czarnek w studiu w Warszawie razem ze mną. Panie pośle, dogadani jesteście już na Podlasiu, bo tam wam brakuje tego jednego głosu, żeby przejąć sejmik województwa. Ja się zajmuję Lubelszczyzną. Wczoraj cały dzień się zajmowałem Lubelszczyzną. Nie ma co czym zajmować, tam wygraliście. Myli się pan, panie redaktorze. No ja wiem, ambicje ludzkie. Mamy 21 radnych, bardzo ambitnych. I każdy nosi w plecaku buławę marszałkowską. Którzy chcieliby ułożyć nową władzę w województwie tak, żeby ona była jeszcze skuteczniejsza niż w poprzednich 5 latach. Tak to ujmę. Natomiast co do, natomiast co do Podlasia... Zgodzi się pan ze mną, przepraszam, że mandaty radnych sejmiku to są najłatwiejsze do sprywatyzowania mandaty, bo oni po prostu jakby co to je przekażą nowej koalicji,
za stanowiska. U nas takie rzeczy nie występują w Prawie i Sprawiedliwości. Właśnie u was takie rzeczy niech występują. Ale pan mnie nie rozśmiesza, bo jesteśmy na antenie poważnego radia. Naprawdę u nas takie rzeczy nie występują. Proszę mnie z kolei nie rozśmieszać. Właśnie u was takie rzeczy występują. Ja przypominam sobie poprzednią kadencję, kiedy to w Łódzkim trzech, zdaje się, dżentelmenów z PiS-u postanowiło wystawić swoje mandaty na licytację i stwierdzili, że w zasadzie mogą się dogadać z Platformą. Ale przyjechał Michał Dworczyk i przypomniał im, gdzie pracują ich rodziny i stwierdzili, że jednak w PiS-ie lepiej. Ja wczoraj rozmawiałem z naszymi radnymi, 21 radnych sejmików województwa lubelskiego na 33, dokładnie jak na Podkarpaciu. Rozmawiałem z nimi i uznałem, że rzeczywiście to zwycięstwo to jest ich zasługa, ale też zasługa ich mogła mieć miejsce tylko dlatego, że startowali z list Prawa i Sprawiedliwości. Wszyscy mają tego świadomość. No dobra, to co z tym Podlasiem? Z Podlasiem będzie bardzo dobrze. Mamy 15 radnych na 30. I trzeba się dogadać ze Stanisławem Derechajem. Albo z kimkolwiek innym, bo z kolei tamta strona, gdyby nie było z tamtą stroną pana Derechaju, albo nawet gdyby z nimi był, też nie jest tego powiedzieć zarządu. Właśnie nawet jeśli jest, to nic to nie jest daje. Jest spad. W związku z tym jestem przekonany, że to się dobrze ułoży. Dobrze, to muszę jednak napomknąć o tym pańskim lokalnym sukcesie. Moje gratulacje. To jest jedyny sejmik, gdzie PiS nie tylko utrzymał, ale poprawił wynik. Tak, znacząco otrzymał mandat. Znacząco poprawił wynik. Pan jako baron, tak się mówi, no to już nie jest złośliwość. No, niektórzy nazywają mnie przewodniczącym PiS-landu na przykład. No dlatego, skoro sam pan się tak żartobliwie nazwał, no to stwierdziłem, skoro pan jest talibem, no to jest pan ajatollahem, stąd to przywitanie. Ale we władzach partii pana nie ma w Warszawie, nawet w 40-osobowym komitecie politycznym. Nie zdaje ma się, mnie, jestem nie ma. Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubelskim. Jak to możliwe, że pana nie ma w komitecie politycznym? No tak to właśnie jest. To jest bardzo duża, szeroka partia i każdy ma swój odcinek do zagospodarowania. Bycie prezesem PiS mnie nie interesuje. Nadal pana nie interesuje? Oczywiście. Mówi pan to 1 marca. Ale rzeczywiście nie interesuje mnie bycie prezesem PiS. Interesuje mnie dalsze funkcjonowanie... Ale nigdy. Interesuje mnie dalsze funkcjonowanie w Lublinie na tym stanowisku, na którym jestem. Sukcesy dzięki naszym wspaniałym kandydatom są ogromne, więc możemy dalej iść... Czy poseł Mejza pana zaprosił na imprezę? Z naszym programem. Kto? Poseł Mejza. Nie, a kiedy? A była już, śpiewano tam o Grzegorz Braun, taki znany hit. A to słyszałem, a to była jakaś fajna piosenka, pierwszy raz ją słyszałem, ale bardzo znakomita. Mi się podobała. Ale pana nie było na tej imprezie? Nie było mnie na tej imprezie, natomiast... Dlaczego pana nie zapraszają? No, nie wiem, wie pan, no, hotel sejmowy jest bardzo duży, jest w nim wiele pokoi, prawda, i wiele spotkań, być może byłem na innej. RMF24, nasze media społecznościowe, tam porozmawiamy całkiem poważnie o tym... Kto wystartuje z PiS-u w wyborach europejskich, ale też będzie parę innych pytań. Zostańcie państwo z nami, a słuchaczom RMF-u życzymy miłego dnia. Ale jednak trochę mnie pan rozczarował tym, że pana nie było na tej imprezie u Mejzy. No na litość boską. Pana nie zaprosili. Panie redaktorze, ja mieszkam na 6 piętrze. Tych pokoi jest mnóstwo. Kilkuset posłów przyjeżdża z całej Polski. Naprawdę. Czyli pan nie słyszał tej imprezy? Nie słyszał pan tych śpiewów? Nie, tych śpiewów nie. Spotkań inne. Ale z tego pokoju? Nie. Myślę, że z innego. Spotkań wieczornych jest mnóstwo. Serio pytam teraz. Naprawdę bez złośliwości. Czy zdarzają się wam... Nie będę pytał o szczegóły, żebyście się wzajemnie nie kompromitowali. Bo jak pan powie, jak pan odpowie twierdząco, to będzie to donos polityczny. Czy zdarza wam się tak ponadpartyjnie spotykać wieczorami? Ale rzeczywiście. I jest wesoło. Jest wesoło. No proszę. Nieraz jest poważnie, nieraz jest wesoło, nieraz jest normalnie, ani wesoło, ani poważnie. Ale jak wkraczają na pole napoje rozweselające, to... Ale spotykamy się naprawdę, rozmawiamy i to z lewicą, i z centrum, i z prawicą. A z Platformą oczywiście. Również. Czyli oni jak tam gasną światła i zamykają się drzwi, to są normalni. I wy też wtedy. Wszyscy jesteśmy normalni. No nie, jeśli nie chodzi zawsze. Może wszyscy to przesadzam, ma pan rację. No. Tutaj bym rozumiał. Wszyscy, przepraszam, ale wszyscy to nie. Ale zdecydowana większość. Na tę małpiarnię, którą odstawiacie na sali sejmowej, no to człowiek myśli, Jezu, ja miałbym się tam znaleźć za jakie pieniądze. Nieraz rzeczywiście sala sejmowa człowieka zmienia i kamera człowieka zmienia, a później się okazuje, że jest jakoś tak swojsko. Generalnie w domu poselskim wiedzie się żywot prosty i zwykły i tam się ludzie spotykają i rozmawiają. Dosiadają się do stolików. A co się pije?
herbatę, kawę. No dobra, ale ja pytam o napoje wyskokowe. Wszystkie. Wszystkie. No i dobrze. Ja wiem, jak pan teraz... Ale oczywiście po godzinach pracy. Bo oczywiście, że po godzinach pracy. Wszystko. I z umiarem oczywiście. 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 To wiadomo. A później się śpiewa? No jak słychać, tak. No, a pan umie śpiewać? Czy ja umiem śpiewać? Tak. Ja w chórze śpiewam. Znaczy śpiewałem, bo już dwa lata nie śpiewam. Tam też był chór, ale... No tak mówił pan marszałek Hołownia, że chór trzeba założyć. To jak będzie zakładany, to ja zgłaszam się, w basie śpiewam. Pan w basie? A jaki repertuar? Głównie kościelny, bo to chór kościelny jest, prawda, więc... Ale jakby co, to może pan przerzucić się również na szłodzieweczkę. Coś tam można, tak, zmienić. No dobra, to proszę państwa, załatwiliśmy sprawę kariery Przemysława Czarnka pozapolitycznej. A kto do Brukseli będzie od was kandydował z Lubelszczyzny? Jedynką będzie Mariusz Kamiński? Wczoraj na zarządzie wojewódzkim w Lublinie przedstawiliśmy listę kilkunastu kandydatów, głównie posłów naszych. Ale też radnych z najlepszymi wynikami do sejmiku województwa lubelskiego, członków zarządu województwa lubelskiego. Ja nie. Natomiast, no chciałem o to spytać. Pana nie, tam nie ja ma. Nie, na tej mnie tam nie ma. Podobno, i to jest złośliwość, owszem, ale przez pańskiego kolegę mnie kolportowana, że najbardziej nad tym ulewa pańska żona. Nie, nie. Właśnie moja żona, to jest złośliwość, co pan redaktor powiedział, a moja żona, która nas pewnie słucha, pozdrawiam cię, kochanie, mówiła, nie iść do tej Brukseli. Tutaj jest dużo lepiej. Ale to nie jest tak, że wiemy, myśli sobie żona z kolei i tak ciebie nie ma, a przynajmniej byłyby w domu jakieś pieniądze? Ale my nie narzekamy na jakieś... Nie jesteśmy jakoś wymagającymi ludźmi. Jesteśmy zwykłymi mieszkańcami podlubelskiej wsi i nam jest naprawdę dobrze, więc nie potrzebujemy jakichś wielkich kokosów. Aha. No dobra, to... Pytam o ten okręg, bo a tam... A cenimy sobie spokój bardzo, więc w Brukseli chyba go nie ma. No. Mariusz Kamiński to dobra jedynka? Jeśli będzie Mariusz Kamiński gdzieś jedynką, to zapewne jest to człowiek jeden z najbardziej rozpoznawalnych Prawie i Sprawiedliwości, a w ostatnich czasach nawet można powiedzieć bohater. Gdzieś, a na Lubelszczyźnie mógłby być jedynką? Myślę, że tak. Jeśli taka będzie decyzja kierownictwa politycznego Prawa i Sprawiedliwości, to może być również na Lubelszczyźnie. Bo rozumiem, że te decyzje... Startował zresztą z Lubelszczyzny w wyborach do parlamentu z jedynki. No, został posłem, a jego mandat teraz objęła pani Monika Pawłowska. No tak. Pan się uśmiecha. No tak, bo to jest rzeczywiście dość żenująca sytuacja, ponieważ pani Pawłowska objęła mandat nieistniejący, więc mamy 461 posłów. Gdyby patrzeć na literę prawa, bo rzeczywistość pokazuje... Nie, wie pan, rzeczywiście z tymi mandatami to jest taki bałagan, że to się w głowie nie mieści, bo z kolei, bo mandat Mariusza Kamińskiego został przydzielony ponownie pani Monice Pawłowskiej tym razem, ale już mandatu na przykład Mariusza Wąsika nie tknięto. No właśnie. Więc jemu odebrano, a nikomu innemu nie dano. Super. No jest, to jest ta sytuacja kuriozalna, absolutnie niepraworządna. Te mandaty są dalej zgodnie z literą prawa w posiadaniu Mariusza Kamińskiego i Maćka Wąsika, natomiast no, pani Pawłowska zdecydowała jednak o objęciu nieistniejącego mandatu. Szkoda. Taka jest sytuacja. No dobra, ale pani Pawłowska po jakimś okresie karencji, no nie wiem, no, nie zmięknie wam serce? Ale my mamy miękkie serce, naprawdę. No, nie wiem, co będzie dalej. Pytam, nie jestem czy w stanie ona do was przewidzieć. Po prostu ja nie mam osobistego żadnego urazu ani żalu. Rozmawiamy również, jak się spotykamy. Natomiast no, ja mówię o literze prawa, jak to wygląda. No, sam pan stwierdził, że teraz... sytuacja prawna Mariusza Kamińskiego i Maćka Wąsika jest identyczna, a jeśli chodzi o te mandaty, wygaszenie i tak dalej. Natomiast podejście do nich Szymona Hołowni jest odmienne. Znaczy, Maciek Wąsik ma niby dalej mandat, ale nie jest puszczany do Sejmu. Natomiast Mariusz Kamiński nie jest puszczany do Sejmu i niby nie ma mandatu. No tak niepraworządnego Sejmu jeszcze nie było. Dobrze. Ja już nawet nie pytam teraz o tę ocenę, bo to rzeczywiście byśmy już 1000 razy o tym mówili i zawsze jest tak, że co prawnik to opinia, co polityk to opinia. A ja pytam o Monikę Pawłowską tylko dlatego, że to wasza posłanka była. To znaczy ona najpierw zamieniła Lewicę na PiS, teraz je... teraz formalnie jest dalej jeszcze chyba członkiem Prawa i Sprawiedliwości, więc... Ja no właśnie, u pana w województwie. U mnie w województwie. Ja nie wiem, co będzie, bo te decyzje należą do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Co będzie dalej z panią Moniką Pawłowską? A wyobraża pan sobie... Osobiście do niej urazu osobistego żadnego nie mam. No i dobrze, i to załatwia sprawę. Mariusz, słyszy się o tym, że Daniel Obajtek mógłby być jedynką na Podkarpaciu. Premier Morawiecki nawet powiedział, że to nie byłby zły pomysł.
Daniel Obajtek, wiele innych osób, które są znane z życia i tego politycznego, i polityczno-biznesowego, bo tak mówimy tutaj o Orlenie. Orlen jako ta wielka firma państwowa jednak w dużej części, prawie w połowie. I zarządzana przez Daniela Obajtka odniosła wielkie sukcesy, jeśli chciałby to wykorzystać tę swoją popularność, a ma dużą popularność w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości i wdzięczność społeczeństwa za niskie ceny paliwa chociażby, za które dzisiaj ma postępowanie w prokuraturze, w sprawie, co prawda nie przeciwko niemu, to pewnie będzie mógł wystartować. Będzie mógł wystartować. No a jeśli już, to z jedynki oczywiście. Ja nie sądzę, żeby takie postacie jak Daniel Obajtek mogły startować z 8 miejsca. No. A Jacek Kurski z którego miejsca mógłby wystartować? To znana postać i w biznesie, i w polityce, i w rozrywce, w zasadzie wszędzie. Go chcą. To jest druga z osób, która... I uśmiech na twarzy Przemysława Czarnka. Która cieszy się dużą popularnością w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości i mobilizuje elektorat Prawa i Sprawiedliwości, więc sądzę, że na pewno jest gdzieś brana pod uwagę przez kierownictwo, ale musi pan redaktor zaprosić kogoś ze ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, żeby to oni ustalają. Dobra, a pana zdaniem, teraz uwaga, będzie pytanie o pańską opinię. To jest zawsze ten problem, jak się pyta polityków o opinię, bo oni zachowują się tak, że oni opinii nie mają, dopóki nie przyjdą wytyczne z centrali. Ale pana zdaniem Kurski jest bardziej waszym wybawicielem czy obciążeniem? Ja myślę, że zaryzykuję nawet taką tezę z perspektywy już tego pan może sobie roku, na więcej pozwolić. Pół więc... roku, oczywiście pozwolę sobie na wszystko. Z tej perspektywy pół roku od wyborów 15 października, że gdyby Jacek Kurski do końca był szefem Telewizji Polskiej, to być może byśmy tych wyborów... byśmy je wygrali, tak jak wygraliśmy, ale moglibyśmy również... starać się o jakieś koalicyjne rządy, tymczasem kilkunastu mandatów nam brakło. To odosobniona dosyć teza, no bo są inne mówiące, że proszę bardzo, wygraliście jak nigdy wcześniej wybory samorządowe, bo oczywiście nie macie władzy w tylu sejmikach, ile mieliście poprzednio, ale procentowo wynik PiS-u jest znacznie lepszy niż był. O 0,2% w stosunku do 2018 roku. No tak, tylko że to jest... Ale lepszy, tak, to jest najlepszy wynik historii. Jest to najlepszy wynik PiS-u w historii, a 2018 rok to czasy największej waszej świetności. No dobra, więc... I byliśmy na fali, to prawda, ale pod falą, jesteście atakowani przez rządzącą koalicję, nie macie żadnego wsparcia w mediach publicznych. Panie redaktorze, jeśli mogę dokończyć to zdanie, owszem, rzeczywiście wsparcia w mediach publicznych nie mamy, ale mamy wielkie wsparcie w innych mediach, które wcześniej nie liczyły się tak jak do tej pory, jak na przykład Telewizja Republika, czy Telewizja Trwam, natomiast nasz sukces zawdzięczamy naszej ciężkiej pracy, naszemu programowi, naszej wiarygodności przez 5 lat w samorządach, ale również kompromitacji tego rządu przez 100 dni. No, to jest zupełnie oczywiste. Dobrze, ale widzi pan, że obecność Jacka Kurskiego, jak widać, no tutaj nie było Jacka Kurskiego, a wygrywacie jak nigdy wcześniej. Więc może to ten Kurski tą tępą propagandą tyluż ludzi zachęcił, co zraził. Nie bierze pan tego pod uwagę serio? Nie było tam tępej propagandy. Widzę dzisiaj pomyłki TVP Info, choćby dotyczące świętej pamięci pani profesor, to są rzeczywiście rzeczy żenujące. Natomiast telewizja publiczna była bardzo wysokim poziomie. Nic, co pan opowiada, przekaz się może podobać, nie podobać. No wie pan, jak telewizja polska miała tempą propagandy, to jaką propagandę miał TVN na przykład? No. Dobra, ale wie pan co? Podwójnie tempo. No. Chce pan gadać ze mną o TVN-ie, no, na litość boską. Pytam o Kurskiego jako kandydacie PiS-u. I spytałem pana, czy ten jest obciążeniem, czy wybawieniem. Pan mówi, że gdyby był Kurski. Mogę panu powiedzieć, że w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, także na Lubelszczyźnie, ale nie tylko na Lubelszczyźnie, bo ja jeżdżę po całej Polsce, zrobiłem kilkadziesiąt tysięcy kilometrów już w tym roku w ramach tego objazdu polskich spotkań. To będzie kilometrówka. Ale nie biorę na to pieniędzy z budżetu poselskiego. W elektoracie Prawa i Sprawiedliwości pan prezes Jacek Kurski cieszy się bardzo dużą popularnością i mobilizuje ludzi również na spotkania. Tak, z pewnością, tylko właśnie to jest zawsze to pytanie. Czy więcej nie odleci zamiast przyjść? To na to pytanie muszą odpowiedzieć sobie członkowie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, kiedy już będą podejmować tę decyzję. Myślę, że będą podejmować na dniach. Dobra, to ja wrócę do tego pytania, które przemknęło w radiowej części naszej rozmowy, w pytaniu o pańską rolę we władzach PiS-u. Jan Krzysztof Adamowski tu w tym studiu mówił, że bardzo cenię Przemka Czarnka. Owszem, on jest radykalny w poglądach, ale uważam, że jest wybitnym politykiem
i może wśród takich ludzi trzeba szukać następców Jarosława Kaczyńskiego. Ja nie jestem radykalniejszy poglądarz niż mój przyjaciel Jan Krzysztof Ardanowski, z tym rzeczywiście mam bardzo ścisłą współpracę. No on zwłaszcza uważa, że pan jest radykalny, a siebie za radykała nie uważa. Ja się nie bronię przed tą opinią, jak mnie ktoś uważa za radykalnego. Dla mnie radykalizm oznacza, że jest się przy swoich poglądach, no i tyle. No. I jest się w stanie jeszcze bronić. Natomiast współpracuję z Janem Krzysztofem Ardanowskim bardzo ściśle na tym polu rolnictwa. Mieliśmy ostatnio spotkanie duże w Sejmie z rolnikami i będziemy współpracować. Natomiast jeśli tam końcówka była, że co, że może być prezesem, to nie będzie. No nie, no było też, że pan jest wybitnym politykiem. Tu się zgadzamy. Bardzo dziękuję za tę wspaniałą opinię. Będę pracował jeszcze bardziej nad sobą, ażeby no dobra, to utwierdzać w przekonaniu Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Próbuję z panem rozmawiać serio. A ja też. I w miarę szczerze. No dobrze, to gdzie pan się widzi za parę lat? Ja siebie za parę lat? W polityce rzecz jasna. Jeśli będę w polityce, oczywiście. Nie, no tak, jeśli bo ja nie mówię o tym, że poza polityką to będzie pan dziadkiem. Miejmy nadzieję. Życzę panu, że pan będzie dziadkiem, będzie się pan cieszył wnukami i to w ogóle super jest. Ale... Za parę lat w polityce chciałbym się widzieć ponownie w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, albo pod dowództwem Mateusza Morawieckiego, albo jakiegokolwiek innego premiera z Prawa i Sprawiedliwości, albo jakiegoś koalicyjnego premiera. A nie chciałby pan być premierem na przykład? Wie pan, to są decyzje, które też należą do kierownictwa politycznego. W danym układzie ewentualnie koalicyjnym, a jest Zjednoczona Prawica z koalicją. Raczej. To nie jest pytanie. Ale oczywiście, że tego nie wykluczam. To jest zupełnie jasne. Nikt tego nie wyklucza, który już był w rządzie i aspiruje do tego, żeby być. Natomiast twierdzę na dzisiaj, że tego rodzaju funkcje mogą być spokojnie piastowane przez takich polityków, jak choćby Mateusz Morawiecki. Jeśli by była taka decyzja również kierownictwa, to ja się od niej bronić nie będę. To jest jasne. Na pewno chcemy wrócić do rządu i na pewno chciałby być w tym rządzie. A Przemysław Czarnek byłby dobrym kandydatem na prezydenta? Nie, myślę, że nie. Bo? Myślę, że potrzebny jest kandydat, który będzie wybrany tak jak w 2015 roku, po pogłębionej analizie politologiczno-socjologicznej. Myślę, że jej świętej pamięci pani profesor Jadwiga Staniszkis wielką rolę tu odegrała. Jako komentator chociażby i wskazujący jakąś drogę, bo przecież też nikt nie stawiał, jak państwo pamiętacie, w 2014 roku na Andrzeja Dudę. Ale właśnie czym nieznanego? Trzeba iść? Trzeba znaleźć takiego samego jak Hołownia i Trzaskowski, czyli młody, rzutki i energiczny, czy może wręcz przeciwnie, skoro takiego nie mamy, to postawimy na innego. Ja się na tym nie znam do końca, natomiast świętej pamięci pan profesor Waldemar Paru, który uczestniczył w tym wyborze kandydatów na kandydatów wówczas w 2014 roku, odpowiadał mi, że oni mieli za zadanie kilka osób przy stole, politologów, socjologów, mieli za zadanie znaleźć człowieka zupełnie odmiennego od Komorowskiego, który był obciachowy po prostu. I rzeczywiście, zobaczcie państwo, że zjechał Komorowski przez kilka miesięcy 70% poparcia do tego wyniku, który dał mu przegraną wyborach. Czyli trzeba znaleźć kogoś zupełnie innego niż Trzaskowski. Trzeba znaleźć kogoś, kto rzeczywiście na podstawie analiz politologicznych, socjologicznych, a one trwają w obozie Prawa i Sprawiedliwości, będzie miał szansę na 51% w drugiej turze wyborów. Albo 51% już w pierwszej turze wyborów. Oczywiście. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Państwu również kłaniam się nisko. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu.